No cześć. Jest bardzo wcześnie rano. Wyszedłem już z psem. Zapomniałem mojego nowego mikrofonu, więc zastanawiam się, jak to będzie z tym dźwiękiem. 5 minut temu wstałem. Tam już jest morze. Dziś mam dla Was temat dosyć taki niszowy. Mam nadzieję, że się nie przełączycie, ale chciałbym Wam opowiedzieć trochę o surrealizmie, bo mija dokładnie w tym roku 100 lat od manifestu surrealizmu, pierwszego manifestu André Bretona, i chciałbym Wam powiedzieć, dlaczego mnie surrealizm interesuje i dlaczego uważam, że jest dzisiaj bardzo ważny. Dzisiaj w tym świecie, w którym i kultura, i w ogóle my wszyscy żyjemy bardzo pod dyktando rynku, kapitalizmu. Niemal wszystko jest produktem, który można sprzedać, który jest skrojony pod nas, którego kształt wynika, nie wiem, z badań fokusowych albo z tego właśnie, co oczekuje rynek. Więc wszystko jest zestandaryzowane, wszystko jest podobne do siebie, niby mamy nieograniczony wybór i jesteśmy wolni w tym wyborze, ale tak naprawdę jak bardzo jesteśmy do siebie podobni, jak bardzo te rzeczy, na przykład, które nosimy, które kupujemy, i styl życia, jaki uprawiamy, jak bardzo jest taki sam, jak tak naprawdę spojrzymy. A surrealizm się temu w jakiś sposób przeciwstawia, jest trochę takim antidotum, zwłaszcza w sztuce, zwłaszcza w kulturze. Jest takim antidotum na utowarowienie, na dyktat rynku i kapitalizmu. Dlatego też to, co piszę, jest teraz, to, co teraz tutaj piszę, jest surrealistyczne, jest dziwne, dziwaczne. I ta dziwność, dziwaczność, ta nieprzystawalność trochę do tego, co znamy, jest bardzo cenna, bo uruchamia nam wyobraźnię. I o to chodzi właśnie, bo my, jak jesteśmy tak sformatowani, w różne schematy włożeni, mimo że to właśnie teoretycznie wolni, przestajemy... No, nasza wyobraźnia zostaje ograniczona w taki sposób, że przestajemy na przykład myśleć utopijnie. Przestajemy wyobrażać sobie różne niestworzone rzeczy, no bo one wydają się nierealne, no bo one przeczą temu, co uważamy za rozwiązania zdroworozsądkowe. A surrealizm dostarcza nam różnych rozwiązań. Nieważne, czy jest literaturą, czy jest obrazem na przykład, czy jest wierszem, różnych niesamowitych na niesamowite obszary naszą wyobraźnię prowadzi, i dzięki temu my możemy się w jakiś sposób rozwijać, popychać tą swoją wyobraźnię i dzięki temu zmieniać też społeczeństwo, jest naszą rzeczywistość taką prywatną, ale też, no właśnie, tą szerszą, społeczną. Bez tego badania granic, bez tego przekraczania granic, bez tego rozpychania się wyobraźni, nie byłoby tego, co mamy dzisiaj. Na przykład, no nie wiem, utopijnym kiedyś było myślenie, że kobiety będą głosowały, że będą mogły startować w wyborach. To się wydawało bardzo nierealne, a potrzeba było do tego właśnie nieskrępowanej wyobraźni, żeby sobie to wyobrazić, a później, żeby o to zawalczyć. I o czymś takim mówię, i dlatego teraz, no to, co teraz piszę, to, co może się uda, będzie czymś takim, taką próbą rozszerzenia wyobraźni, nie tylko na poziomie prywatnym, ale też społecznym. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Zobaczymy, czy Wam się to spodoba i czy w ogóle to się uda, bo pisze, coś tam idzie, tak jak już chyba Wam wspominałem, jestem przynajmniej no, w połowie, jeżeli nie już poza połową. No i zobaczymy, co z tego finalnie się uda. I to będzie surrealistyczne, to będzie dziwne, dziwaczne w pewien sposób, czyli trochę
osadzone w świecie realnym, ale bardzo takie no surrealistyczne, można byłoby powiedzieć. Ale tak coś czuję, że to będzie malutka książka. To znaczy wiem już, że to będzie malutka książka. Nie wiem, czy uda mi się napisać coś takiego dużego w tym akurat konkretnym temacie. No. A poza tym, jak się jest tutaj, tak już mówiąc całkowicie na marginesie, jak się jest tutaj w takim fajnym miejscu, gdzie jest morze, gdzie jest las, gdzie ptaszki śpiewają, to ciągnie na dwór i nie chce się pisać. To jest jednak mimo wszystko bardzo trudne, żeby się skupić na pisaniu w takim miejscu. Więc trzymajcie kciuki.